Cześć, z tej strony Mateusz. Dziś taki film na spontanie, ale myślę, że warto poinformować, bo wczoraj Apple oficjalnie to zrobiło, że nowy iOS, między innymi ten system, jak i inne systemy operacyjne od Apple, zostanie oficjalnie pokazany 7 czerwca na WWDC, czyli na konferencji poświęconej głównie właśnie zmianom w samych systemach operacyjnych, ale też być może jakimś nowościom hardware'owym. Ja tutaj wam powiem, że najbardziej czekam mimo wszystko na iMac'a oraz MacBooki Pro, te 16-calowe z tymi nowymi procesorami M1. No ale zobaczymy, jak to będzie, bo tutaj niestety pewności nie ma. Niemniej wracając do samego iOS 15, oficjalnie zostanie zaprezentowany właśnie 7 czerwca, natomiast oczywiście przez najbliższe tygodnie i miesiące, w zasadzie przez cały okres wakacyjny, będą wypuszczane oczywiście, tak jak w latach poprzednich, poprawki oraz bety kolejnych systemów, a oficjalna taka w 100% publiczna wersja pojawi się prawdopodobnie na jesieni, być może na przełomie września-października tego roku. Prawdopodobnie będzie to ten sam tydzień, w którym pojawi się oficjalnie iPhone 12s, 13 w sklepach, po prostu będzie już normalnie dostępny w sprzedaży. Te informacje wyciągam na podstawie historii, tak to miało miejsce w kilku, jak nie kilkunastu ostatnich latach, także wydaje się, że te wszystkie przecieki oraz przewidywania no potwierdzają się w 100% i tak naprawdę za te, no, dwa, powiedzmy trzy miesiące zobaczymy już ten nowy system i będziemy mogli się nim pobawić. Oczywiście osoby chętne, które będą chciały testować tą betę, bo generalnie jak wiadomo z tym testowaniem jest tak, że nie powinno się tego robić na swoim jedynym oficjalnym telefonie, bo może po prostu mieć ten system wiele błędów i na przykład taki telefon może się wykrzaczyć, albo po prostu ciągle restartować i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj dobrze się zastanówcie, czy na pewno będziecie chcieli go testować, chociaż to oczywiście może być też wynikiem tego, czy dużo zmian po prostu zajdzie w samym systemie. I w sumie o tych kilku najważniejszych nowościach mogę wam teraz też powiedzieć. Przede wszystkim, tak jak wam wspominałem już jakiś czas temu, zmian w designie tego systemu raczej nie będzie. Zostaną prawdopodobnie dodane kolejne opcje personalizacyjne tych systemów. Mówi się o tym, że wreszcie w iOSie będzie można na przykład zostawić jakiś rząd pustych ikonek. Wow, to jest w Androidzie od kilku dobrych lat, albo może nawet od samego początku. Natomiast w iOSie jest zawsze wszystko chronologicznie, idealnie rządek pod rządkiem. Nie można mieć po prostu żadnej pustej przestrzeni i w iOS 15 ma się to właśnie zmienić. Także generalnie tutaj szału nie będzie, natomiast mówi się o tym, że Apple chce iść w stronę funkcjonalności Always on Display, czyli podobnej rzeczy, jak to ma miejsce też w telefonach z Androidem, ale też w najnowszych Apple Watchach. I w iOS 15 ma być taki tryb, który jest w zegarku, to znaczy jeśli go ułożycie w poziomie, to wyświetla wam się na zielono tylko godzina, ewentualnie data. I w iPhone'ach ma to być właśnie podobnie rozwiązane. Natomiast to może być tak naprawdę przedsmak do tego, co czeka użytkowników nowych iPhone'ów 12s, 13, ze względu na to, że tam po prostu ma pojawić się już taki oficjalny tryb Always on Display, na który ja dość mocno czekam, ale nie stricte pod kątem tego, żeby była tam tylko wyświetlana godzina i tak dalej, tylko liczę na to, że jednak Apple trochę inaczej podejdzie do tego tematu i przez tyle lat miało w sumie czas, żeby go rozwinąć i po prostu będą tutaj wyświetlane trochę bardziej praktyczne informacje albo nawet jakieś powiadomienia z innych aplikacji. Natomiast jak mam być z wami szczery, zresztą sami to widzicie, za dużo wizualnych zmian w tym systemie na pewno nie będzie. Tych takich kluczowych funkcji, może nie stricte w iOSie, tylko w iPad OSie, bo tak ten system na iPady się teraz nazywa, ma być możliwość dodania konta użytkownika, to znaczy jak dajecie na przykład mamie, dziecku albo komukolwiek waszego iPada na dłuższy okres czasu i nie chcecie, żeby ta osoba miała dostęp po prostu do waszych plików, do waszych danych aplikacji, to będziecie prawdopodobnie mogli zamknąć jakby swoje konto, wylogować je i dać po prostu tej drugiej osobie z jego domyślnym jakby tym kontem, żeby mogło sobie na nim po prostu pracować i ta funkcja moim zdaniem byłaby w pewnym stopniu rewolucyjna, jeśli chodzi o w ogóle używanie samych iPadów. Generalnie jest coraz mniejsza szansa, przynajmniej mniej o tym się mówi, żeby taka opcja dołączyła do iPhone'ów, ale w sumie iPhone to jest tak personalne urządzenie, że nie wiem, czy często i tak bym to wykorzystywał, bo jeśli nawet komuś daję ten telefon, to można użyć prostego triku, który wam ostatnio pokazałem na kanale TechClips, który powoduje, że blokujecie daną aplikację i nie da się z niej wyjść, dzięki czemu możecie na przykład komuś zostawić wasz telefon i on będzie zablokowany tylko w jednej aplikacji i do innych rzeczy, do zdjęć, do wiadomości już wam nie wejdzie. No i kolejne zmiany mają też dotyczyć poszczególnych funkcji, czy bardziej aplikacji tych domyślnych od Apple'a, które są instalowane. Chodzi między innymi o aplikację Dom. Ma być ona teraz jeszcze bardziej przyjazna w codziennym użytkowaniu. Natomiast na pewno zmiany mają dosięgnąć FaceTime'a. Ta aplikacja no jednak została w tyle za różnymi innymi opcjami komunikacji czy udostępniania po prostu treści innym użytkownikom, którymi prowadzimy aktualnie rozmowę. Między innymi brakuje tutaj opcji wyświetlania treści z ekranu. No i to się ma właśnie wkrótce zmienić, dzięki czemu prezentując jakąś treść, na przykład będąc na konferencji,
będziecie mogli coś zaprezentować bezpośrednio z ekranu samego iPhone'a. No i z tego, co się mówi, a raczej z tego, co też Apple udowadnia, zmiany też mają iść w kierunku jeszcze bardziej prywatnego i zabezpieczonego samego iOS-a, czyli Apple chce tutaj po prostu poszerzać tą listę rzeczy, którą będą użytkownicy wiedzieć na temat aplikacji, których używają. To się niektórym nie podoba, jak wiadomo, między innymi tutaj chodzi o Facebooka. No i jak mam być z wami szczery, to jeszcze czytałem o kilku takich drobiazgach, ale tego nawet tutaj nie warto poruszać i przeciągać sztucznie tego materiału. Ważniejsze pewnie dla was jest to, jakie urządzenia dostaną wsparcie, to znaczy na jakie iPhony trafi po prostu ten iOS 15 i tutaj raczej będzie bez zaskoczeń, to znaczy wszystkie iPhony od iPhone'a 7 wzwyż dostaną po prostu te aktualizacje, czyli niestety iPhone 6, 6S oraz SE, no raczej pożegnają się po prostu na 100% z tym systemem. Także osoby, które mają tu starsze iPhony, no niestety prawdopodobnie będziecie musieli rozbić skarbonki, wymienić po prostu swoje telefony, chcąc po prostu korzystać z tych nowych funkcji. Ja nawet nie mówię o tych najnowszych iPhone'ach, ale powiedzmy na 11, czy na przykład na jakieś tańsze modele iPhone'a 12 mini, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby się skusić. Teraz z drugiej strony są też fajne promocje, więc warto może o tym pomyśleć. Linkuję często do nich w swoich mediach społecznościowych, ale też w opisie tego filmu, więc jeśli chcielibyście sobie sprawdzać te promocje, to możecie tam wpadać. Natomiast wszystkim pozostałym i mi w zasadzie zostaje to, żeby po prostu czekać w spokoju teraz na czerwiec, aż ta konferencja WWDC się zacznie i na niej zostaną po prostu oficjalnie już pokazane te wszystkie systemy operacyjne. Ja na pewno będę chciał się z wami podzielić moimi przemyśleniami na temat tego systemu oraz pokazać wam w praktyce, jak on wygląda. Będę chciał go sobie od razu pobrać. Także subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić tych odcinków. A ode mnie to już na tyle. Do zobaczenia. Cześć!